Cześć, witajcie z tej strony J. Jamir, a to jest kolejny odcinek z serii Let's Play GTA Vice City, a będzie to odcinek dodatkowy, w którym będziemy rozdawać pizzę. Więc nie przedłużając, jedźmy od razu. Ała. Nie będzie może tutaj dość. Nie będzie to może za długi. Znaczy, może on trwać nawet do pół godziny, bo możemy mieć nawet i dwa podejścia. Ma jakieś lagi tutaj. Więc postaram się to zrobić jak najszybciej. Oczywiście za to dostajemy też pieniądze. Więc wzbogacimy się. I będzie drift. Z pan policjant. Idziemy naszym... O, cholera, jasne. O! Jakie drifty. O kur... No, wyrobiłam się. Co do trzeciego odcinka jeszcze myślę nad nim. I od razu mówię, że będzie to prawdopodobnie ostatni odcinek, który wrzucę na YouTube. W tym miesiącu prawdopodobnie. Ponieważ na chwilę obecną wyjeżdżam i nie będzie mnie przez kilka tygodni. Czy no nie będzie mnie przez tydzień, więc jeżeli nie będzie filmików, to nie pogniewajcie się. To już czwarta nasza ukryta paczka. A my wsiadamy na skuter i robimy misję. Tutaj najbardziej o to chodzi, żeby jechać dobrze i żeby dojechać w wyznaczonym czasie. Jeżeli ktoś nie wie, jak się rozdaje pizzę, to po prostu klikamy Q lub E i celujemy na pana i dajemy pizzę. Czekamy na taki dźwięk i gdy pojawi się, że wróci do restauracji, to wracamy do restauracji oczywiście. Czasem jak się nie trafi, to trzeba po prostu jeszcze raz wycelować. Najpierw idziemy tam. Aj. Aj. Szybko. Dostawca pizzy. Tak się nazywa ten skuter. Ojej. Są tutaj, mamy klienta. Trochę daleko, no nie powiem. Jedziemy dalej. Się wzbogacimy. Ojej. Jakieś przeszkody. O, chyba to się ktoś za bardzo wyrywa do przodu. A, jajaj. Trzeba to szybko zrobić, bo jeszcze trzeba wrócić. Ej, nie, ten skuter też. Jeżeli chce się naprawić, to też przecież zajmuje trochę czasu, tak? I wracamy. 3 minutki. Na zapasie będą takie jakby... Oczywiście, no co poziom dodaje się chyba pół minuty albo minuta na dostawy. A może nawet czasem trochę więcej, to zależy od dostaw chyba. I od ilości naszych pizzy. Tym razem mamy tutaj dwóch po tej stronie. Najpierw zajedziemy tutaj do tego pana po prawej. Proszę. Jakie drifty, o cholera. Nie skręcaj. Dobra, dziękuję.
Takie dostawy gdzieś bardzo daleko są najtrudniejsze. Bardzo dużo czasu marnuje. Jesz pizzę? Właśnie o to mi chodziło. Rzuci się parę centymetrów od nich, a oni... Nie chce im się podejść i... Wolą sobie... postać. I poczekać na ich pizzę. Ojojoj, co tu się stało? Buta, my car. Niektórzy się dziwią, dlaczego ja robię tę misję. Tak jak już mówiłem, ta misja dodaje to, że będziemy mieli 150 życia. A dlaczego karetka tego nie dodaje? Bo karetka dodaje to, że będziemy mogli sprintować bez ograniczeń. Że zamiast normalnie truchtać, to sprint cały czas. Więc to się też przydaje, ale karetkę zrobimy kiedy indziej, bo... Już... Ojej, ale lak. Proszę. Oho, przecież mam bardziej rozrzutnych. Bardziej rozrzuconych na myśli klientów, widzę. To zapłata. Chyba dostaje się po 3. Zaraz zobaczę, ile się dostaje. Czy po 10. Mamy 3690. Zaraz zobaczymy, ile będziemy mieli za kolejną pizzę. Tak, jednak się dostaje po 10. Więc jest to też kolejny sposób na zarabianie. Takie pracowanie w karetce, w straży pożarnej, w policji. To jest też dobry sposób na zarabianie. Może nie dostaje się tyle, co za jakąś misję z kampanii głównej lub pobocznej. Ale jest to też jeden z lepszych sposobów na zarabianie. Bo 4 dostawy to jest już 40, a skoro będziemy mieli 12 dostaw, to 12 razy 10 to jest 120. 120 za ostatni poziom, czyli 110 za poziom poprzedni, 100 za poprzedni, no i tak w kółko. Aha, teraz mam na plaży nawet klienta. O co, gdzie się pizzę chce jeść? Ojej. Nie tu wjechałem. Może to będzie zjazd na plaży, ale niestety trzeba pojechać tędy. Bierz tą pizzę. No. No i bardzo szybko niestety czas leci, więc to się trzeba uwijać. Samochód nawet tu coś stoi. Jakoś blisko teraz klientów, to jest bardzo dobrze. Tutaj. Proszę bardzo. Za taksówkę. Taksówką też można pracować. Za taksówkę też się dostaje pieniądze, ale nie powiem, co się dostaje, jak się przejdzie misję. Bo trzeba zawieźć 100 klientów, nie łącznie, tylko ogółem. Możecie, załóżmy, w tym mieście 50 i w kolejnym mieście, w kolejnej części możecie też 50 i to się zaliczy. Oczywiście za pierwszym razem to było o wiele lepiej. Ale nie powiem wam, co jest nagrodą.
Powiem wam, że chodzi o samochody taksów. Taksi. Chodzi o taksówki. Ale nie powiem wam, co daje to, że zrobicie. To będzie niespodzianka. Albo do momentu, gdy ja zrobię to zadanie, albo do momentu, gdy wy je zrobicie. Policjanta rozjechałem. Szczęście miałem fartę i nie trafiłem w niego. Teraz muszę hamować. No, skończyło się pizza. Akurat 6 klientów, akurat 6 pizz. Co, tutaj klienta? No. Bardzo dużo, bardzo, bardzo daleko są klienci. Jakby mogli być tutaj bliziutko, obok restauracji. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Golf już rozdaje pizzę. Dziwnie wygląda, że taki ojojoj, golfiarz rozdaje pizzę. Ostatnia pizza, ostatni z klientów. Czas goni niezmiernie. Więc trzeba się streszczać. Jeżeli się nie wyrobi w czasie. Tutaj akurat nie ma czegoś takiego, że 6 poziomów teraz, 6 poziomów później. Nie, to trzeba od razu zrobić 12 poziomów. Taki spoiler. Oczywiście, jeżeli ktoś oglądał drugi odcinek i pierwszy odcinek, to wie, na co zbieram pieniądze. No, a jeżeli ktoś nie wie, to powiem teraz. Będzie to dom z, oczywiście, na której będzie broń, ale do broni można się dostać nawet nie kupując domu. I chodzi mi o to, że lubię ten dom, bo ponieważ tam grając, przychodząc GTA Vice City po raz pierwszy, zrobiłem tam rozróbę, przyjeżdżało wojsko. Ja byłem w takim miejscu pod dachem, gdzie ani helikopter mnie nie mógł zastrzelić, ani wojsko mnie nie mogło strzelić, bo strzelało albo pode mną, albo nade mną, a ja kucałem i nie mieli szans. No ja cię. Idziemy dalej. Siódmy poziom. Ten odcinek zapewne zostanie wrzucony w piątek 11 lipca, więc od razu przepraszam, więc od razu nie będę musiał robić jakiegoś kolejnego odcinka. Tylko w tym odcinku od razu mówię, tak jak już... Przepraszam. Wspomnę co mówiłem w tym odcinku, na samym początku tego odcinka. Że nie będzie mnie przez... Gdzie jest ten klient? L... Oho, aż tu. Nie będzie mnie przez kilka. Przez 2 tygodnie? No, przez 2 tygodnie może się nie pojawić odcinek. To będzie trafniejsze. No, tam też można, już nie się cofać. Czasem trzeba tak daleko jeździć. To jest właśnie złe. Wykrakałem. Żeby klienci byli blisko. No i Vice City zrobiłem.
mi taką misję, ale to jak w poprzednim razem też tak miałem, że bardzo daleko był klient, był tutaj. A przed chwilą widzieliście ikonę, taki domek to był. No i o to chodziło w tym domku, że po prostu jeżeli jest ten domek zielony, to znaczy, że można kupić. Natomiast jeżeli jest niebieski, to znaczy, że nie można kupić. Że dopiero będzie to można kupić w późniejszym etapie gry. Zdążyłam zahamować. Gdzie mamy kolejnych klientów? Jednego mamy tutaj, to tego obsłużymy po drodze. I potem wywalimy dwie pizze. Żeby... Czemu wywalimy tę ostatnią pizzę, żeby potem już mieć ich 6, żeby później nie zajeżdżać. Okej. Okay. Wyrzuciłem wszystkie pizze, wracam po więcej. Więc wracam po więcej. Klienci się oczywiście nie ruszają. Najpierw pojedziemy po tego na plaży, później po tego obok miejsca, gdzie jest pan Overy. Bierzemy tym samym wjazdem co wcześniej i zostało mi bardzo mało czasu, więc widzicie, że czas się nakleci nieubłaganie. Każdy upadek, każdy wjazd na plażę was kosztuje. Bo oczywiście po piasku jeździcie o wiele wolniej. Ajajajajajaj, nic nie widzę. Gdzie tu jest jakiś zjazd? Bo zaraz coś mi trafi. A, tutaj coś mamy. Może to nawet tu jest droga. Washington Beach. Ej, ty wariacie. Się muszę streszać tymi nie latej, panie. Lepiej zrobić taki drift i trochę zahamować niż... Darmowe pizza, jeszcze pani. Czemu pan? A jeden zostaje, powiem, że tamte pizze były złe. Ojojojojo! No i o tym mówiłem. You'll never get a promotion unless you move faster this time. Czyli najpierw jedziemy do plażowiczów. Nie ma to jak ludzie, którzy przychodzą o 4 nad ranem na plażę i zamawiają pizzę. Tutaj mamy klienta, to dla niego też, proszę bardzo, pan bierze, dobrze. Tu mamy klienta i później pojedziemy między pizzę. Tu też, a który to już poziom, to ja nie pamiętam. W każdym razie bardzo daleki. Gdzie mamy klienta? Tutaj obok. Okej, okay, możemy do niego zajechać. Wystarczy z nim wyprzedzić. Zdaję nielegalne pizze. Już dostarczam. Zaczynaliśmy ze stanem 3600, a już mamy 4. Zaraz będziemy mieli. Więc... Ajajaj. Lagi. Głupie lagi. A. Lepiej klientów nie rozjeżdżać, bo... Będzie źle.
Nic nie radzę. O, wziąłeś. Na każde zamówienie bodajże mamy 5 minut. Ewentualnie nam kilka dodaje, ale ja nie jestem pewien, bo już dwa razy widziałem, że mam po 5 minut. Zaraz zobaczymy. Tak, ma 5 minut na każde zamówienie. Oj, to jest 1, 2. Ile jest tych, co chcą pizzę, to ten jest poziom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 już poziom, więc jakoś dajemy radę. Ej. Bierz pizzę, nie marudź. 4 pizze, to akurat 4 osoby po tej stronie zostały. Najpierw tutaj. Pizza dla pana. Pizza dla pani. Nie, sorry, to też jesteś pan. No, biegnij. Już myślałem, że za daleko rzuciłem, że będę musiał się wracać, żeby po tej stronie rozdać pizzę, ale jednak. Upsi. Nie wiedziałem, że pizza może zniszczyć słup. Ale proszę pani. Sorry. Trzeba szybko wracać. Ajej. Oczywiście, jak się pracuje w ambulansie lub w policji, to dostaje się o wiele więcej pieniędzy. Nie będę tracił czasu, szczególnie na ciebie. Gdzie jest ten pan z zamówieniem? A, przepraszam, pani. No już mi się myli, pan z panią, pani z panem. A tutaj nie ma co mówić, bo ten pan wyglądał z daleka jak pani. Bo z przodu tak rozpięta. Styl dziewczyński. Sorry, pani, ale taka prawda. Jesteś ubrany jak dziewczyna. Więc nie pyskuj. Jest ostatni klient. Dobra. Oczywiście, jak wspominałem o tym, że nie można, że lepiej nie rozjeżdża klientów, to gdy dostarczycie dla nich pizzę, już bierzecie ich za zwykłych przychodniów. Jakbyście nigdy ich nie widzieli, jakbyście nic dla nich nie dawali. Dobra, najpierw lecimy do tych najdalszych. Taka jest najlepsza strategia, według mnie. Najpierw tych najdalszych, później tych najbliższych. Tu już jest 10 poziom. Okej, jakoś w tym poziomie nie jest za trudno, ale ja nie będę o tym wspominał, może jeszcze, bo znowu będzie właśnie przynajmniej coś takiego. No wsiadaj! Czas tylko tracimy. No biegnij, policjancie. Myślałem, że tutaj policjantom dostarczyć na samym początku. Ojej. Zostały nam 3 pizze, więc powinno nam się udać.
Może oblecimy plażę. Będzie dobrze. Wiesz. Ty też weźmiesz. Weźmiesz. No, wracamy teraz szybko. Do naszej pizzerii. I kolejny wypadek. Nic nie mówię. Ten samochód może zniknąć. Jedziemy. Może to pan Avery zamawia pizzę. O, przepraszam. O, ale policja mnie nie goni. Tylko ta się liczy. Teraz mamy klientów, żeby jak ich odjechać. O tak. Dobra, spokój. Czyli jedziemy przez plażę. Okej. Okay. Musi chyba powoli zaczyna dymić nasz skuter. Po tylu upadkach, to ja się nie dziwię. Po tylu upadkach. Co jest na tej śpicy? Szybko! Szybko! Weźmiesz, to dobrze. Szybko dostarczamy pizzę. Dostarczamy. Raz do pana. Panie, weź tu pizzę. No, już myślałam, jakbyś tej pizzy nie wziął ostatniej. No dzięki, panie, rzucaj mi się pod koło. Co? A, to tylko 10! Tylko jednak 10 poziomów jest. No. I to by było na tyle w tym odcinku dodatkowym. Mamy 9 tysięcy, więc od razu kupimy mieszkanko. I zapraszam już do kolejnego odcinka, który pojawi się prawdopodobnie za niecałe 2 tygodnie. Nie mogę powiedzieć kiedy, bo nie będę miał czasu nagrać, więc może nawet później niż 2 tygodnie, może nawet w następnym miesiącu. Ale na razie schowamy nasz skuter zwycięstwa do garażu. Jeżeli ktoś wie, jaki to jest dom, tutaj widać broń. Właśnie po nią. Właśnie o tym domie mówiłem, ma on garaż, więc będziemy mogli schować nasz motor. Kosztuje on 8 tysięcy. Chyba, że 9 tysięcy, może się pomyliłem, ale z tego co pamiętam, inny dom tutaj bardzo blisko kosztuje 6 tysięcy. Ten kosztował 2 tysiące drożej, więc powinniśmy go kupić, a kosztuje on 8 tysięcy i tak kupujemy go. Okej, możemy chować pojazdy, możemy tutaj zapisać grę i właśnie tutaj zapiszemy grę. I to by było na tyle w tym odcinku, więc zapraszam do komentowania, subskrybowania, do pisania jakichś porad albo innych komentarzy. I zapraszam także do kolejnego odcinka z gry Let's Play GTA Vice City.